zaszczyt dla naszego miasta, że to niezwykłe spotkanie mogło odbywać się tu w Gdyni, w tym szczególnym miejscu. Cieszę się, że była okazja poznać tą nową placówkę naszego miasta, Muzeum Emigracji, która także mówi o tym, jak w wędrówkach poznawali się ludzie, jak była współpraca międzynarodowa, jak budowała się także przyszłość współczesnego świata. Współczesna migracja, emigracja to także wyzwanie współczesnego świata. Myślę, że wracając często do historii, możemy lepiej zrozumieć wyzwania, przed którymi współcześnie stoi świat. Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło powitać Państwa na inauguracji 27. spotkania ministrów kultury krajów Grupy Wyszehradzkiej. Głównego wydarzenia polskiej prezydencji, którą już niedługo 1 lipca przekażemy naszym koleżankom i kolegom z Węgier. Miejsce, w którym się spotykamy, jest pod tym względem szczególne, że jest to miejsce symboliczne, zarówno miasto Gdynia, jak i Muzeum Emigracji, w którym się znajdujemy. Międzynarodową Nagrodę Wyszehradzką za rok 2015 otrzymuje Muzeum Sztuki w Ołomuńcu i jego dyrektorzy Michał Sałkup i Gina Renortier.